No i dobra. Nasze kaczory są niżej. Zaczynam prześwietlać wodę od płytszej. To jest około 2 metrów, może nawet niepełne. No ale i tutaj czasami się trafiał jakiś szczupaczek. Dzisiaj poszła w ruch gumka od Jacksona. O. Podnoszę ją lekko nad grunt. Prowadzę zmiennym tempem. Raz troszeczkę szybciej, raz troszeczkę wolniej. Pozwalam jej pomału opaść. Woda jest zimna jak jasny gwint. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Próbowałem wcześniej dzisiaj na blaszkę swoim morsikiem, który dość często jest ostatnią deską ratunku, no ale jakoś na razie nic. Jest popołudnia, że idę na noc do roboty. W sumie wyskoczę na chwilę nad wodę, zobaczymy, co się tutaj dzieje. Po prostu na tym jeziorze trzeba trafić dzień. Ale to, że nie gryzie cały czas, to nie znaczy, że jakiś jeden się może nie skusić. O. Tam już jest głębiej, znacznie głębiej. No ten okoń ma dość ciekawe barwy. Tutaj zauważyłem właśnie, że nawet jak łapali na woblery czy tak dalej, to właśnie w tych barwach. Więc mówię, spróbujemy tego okonia. Popatrzymy, popróbujemy. Jezioro jest dość ciekawe, nie powiem, że nie 5 hektarów, najgłębsze miejsce 10 metrów. To 2-3 metry od brzegu już zaczyna się próg, taki spadek jest. No i dość często tam jak okoń żeruje, to tam siedzi dość sporo konia, jakiś mały sandaczek się trafia. Delikatne prowadzenie. Nie śpieszę się, czasami podszczuję go tak. Niech poudaje jakąś martwą rybkę, tą chorą, ranną. Próbujemy różnych sztuczek. No prawda jest taka, że jak on nie będzie chciał brać, to możesz mu złoto pod nos podłożyć, to i tak będzie miał to na to wywalone. Próbowałem wcześniej, zanim zacząłem kręcić, ślizgacza dużego, 18-centymetrowego. Od Sawarza, też okoń. Ładna praca, no ale akurat ta praca go dzisiaj nie interesuje. Myślę, że okoń powinien być tutaj dobrą przynętą z tego względu, że to jest jezioro okoniowe. Jest tu szczupak, ale jest tu bardzo dużo okonia i sandacza. Czyli barwy takie okoniowo-sandaczowe. No ale jest również i biała ryba. Tak jak w ostatnim filmiku widać było, na chwilę wyskoczyłem, to akurat na morsa, na srebrną wziął. No ale w tych barwach kolega, który był ze mną, też miał jednego szczupaka. No dość przyzwoitego. I też właśnie w tych barwach okoniowych. No to już trzeba troszeczkę wyżej podnosić. No czasami szczupak tu potrafi jakiś czas iść za przynętą i po pewnym momencie przy brzegu dopiero ją zaatakować. Nie zawsze z miejsca, ze stanowiska atakuje, tylko już zauważyłem tu niejednokrotnie. No akurat on nosiło się do mniejszych szczupaków, bo miałem tu parę takich pistoletów niezaciekawych. Tam jest cały czas spadek. No bo na tym jeziorze pierwszy rok, latem tu nie przyjeżdżałem. Nawet nie wiedziałem o tym jeziorze. Na jesieni się dowiedziałem. Akurat w tym rogu ponoć są łąki podwodne.
No teraz jest zima, prawdopodobnie wszystko poopadało już. I ten róg jest ponoć bardzo dobry właśnie. Tu lubi przebywać szczupak i okoń. No jeżeli jest tak jak mówią, bo wyczuwam po głębokości, że to jest blat taki z lekkim spadkiem do środka. Praca naszej gumki. Ogonek ładnie zamiata. Robi fale. O. No dobra, czytamy dalej. Póki wędka nad wodą, wszystko się zdarzyć może. No. No tam już jest głęboko, cały czas opada, cały czas idzie w dół. O, teraz opadło dopiero nam. Już do sporo głębszej wody. Podciągniemy lekko, teraz znowu opada. O. I ładnie do. Na wodzie spokojnie, jakoś nic się na razie nie dzieje. Rybka się nie spławia, nie chlapi, znaczy wszystko siedzi niżej. Gdzie niegdzie jakieś kółeczko się pokaże, jakiś tam drobiażdżek pod powierzchnią się kręci. No i znowu opuścimy. No i niech sobie nasz okonek rozrabia. Możemy go z dwa razy zapadł. Próbujemy. Trochę sandaczowa technika, ale i czasami na szczupaka zadziała. O, ładnie, i boczkami robi, boczkiem, ogonkiem zamiata, fale robi. O, puścimy trochę go wzdłuż brzegu, bo tu jest stok. A podejrzewam, że ta guma już nie jednego szczupaka przepłynęła, po prostu nie są raczej zainteresowane specjalnie, po prostu może któregoś coś tam zdenerwuje w końcu.
Opada, opada cały czas w dół. O, ta ładna jama musi być. Pięknie, o, trochę. Były jakieś puknięcia, ale podejrzewam, że to był drobny okoń. Jeszcze raz go puścimy tam. I niech opada. O, tam jest jakiś spadek. Pewnie tu jest dziura gdzieś. Nie, on jeszcze idzie w dół. Jeszcze opada. O, tam naprawdę głęboko. Cały czas schodzi na dół. Kurde, też ja bym papierosa zdążył spalić przez tę długość. A zaraz się podniecie minął dopiero. Patrzę po wodzie, nic się nie dzieje, żadnych bąbelków, żadnego dziwnego ruchu, woda gładka. Rybki nie chodzą. No. Dobra, ściągniemy to, zmienimy miejscówkę, przejdę kawałek dalej. Cały czas idzie na dno. Cały czas opada. O, teraz mamy na dno. Coś uderzyło, ale od razu odpuściło.
wszystko poskręcane. No a kotwica zeszła się przekrzywiła trochę, tam przełożymy troszkę dalej. O, gut. Dobra, zmienimy miejscóweczkę. Przejdziemy dalej. Jakieś puknięcie, ale to drobny okonek stukał to konie, albo go odganiał, albo co, nie wiem, w każdym razie na razie nic tam nie ugryzło, więc zmienimy miejscóweczkę. Około 2 godzin nad wodą. No oczywiście polatałem sobie poszukać szczupaka. Miałem dzisiaj dwa, ze względu na to, że akumulator był na wyczerpaniu, nie pokazywałem, ale że były to takie o, pipczyki, no ja wiem, no nie więcej jak 30 cm, więc nawet nie było sensu, to raczej zaliczka na szczupaka, nie szczupa, więc ich nie filmowałem, to bym puściłem od razu. A na lekką wędkę miałem dwa okonki, o, może wymiar miały, a może i nie. W każdym razie też są z powrotem w wodzie. Co chciałem powiedzieć? Dzisiaj łowiłem troszeczkę lżej i nie za daleko, tak jak typowo jesienią powinno się orać dno daleko, rzucać głęboko, szukać. Ja zauważyłem ostatnio, że tak jak nawet w poprzednim filmiku, szczupa, którego złowiłem, on mi zaatakował praktycznie 4, może 5 metrów od brzegu, nie dalej. Ale widziałem cień, on szedł po prostu za blachą, ale też wzdłuż brzegu. No i on dopiero zaatakował, nieważne. W tej chwili widziałem, że no, są bliżej, zresztą można po wodzie, jak ja to na blogu opiszę, że można poznać nawet, że szczupak gdzieś zaatakował pod wodą, mimo tego, że fali nie ma ani nic, a jednak można poznać, że on tam był. Ja to wszystko później opowiem, w każdym razie. No, dwa szczupaczki mi wzięły na morsa. Małe pistolety, faktycznie niedaleko od brzegu, no ale one były już gdzieś na głębokości około 2-3 metrów. Tu jest takie dobre miejsce, bo tu jest, kręci się dużo drobnicy, bo taka rzeczka wpływa do tego jeziora. Tam jest takie wypłycenie, bo tego namułu tam jest mnóstwo naniesione. Ja tam łowiłem parę razy, no akurat tam nic takiego ciekawego nie złowiłem, tylko gumę straciłem jedną, bo jest dużo zaczepów, a wody jest praktycznie po kolana. No i zapadasz się dość głęboko, czy na gałęziach chcesz. Także, bo szukałem dzisiaj lżej, dość głęboko, no bo na głębokości około 4 do 5 metrów, no takie odległości są odległości paru metrów od brzegu. Są tutaj dziury różnego rodzaju, obławiałem, no niestety nic specjalnego się nie trafiło. Myślę, że może szczupak, może specjalnie tak nie żarował, no coś tam pewnie brał, no skoro złapały się dwa małe, to i może większe. W każdym razie myślę, że może przyszły dzisiaj przymrozki, od kilku dni takie nocne przymrozki są i tak dalej. Może one zeszły faktycznie dalej, trzeba będzie orać te dno. Dzisiaj łowiłem, no złowiłem akurat na morsa, ale nie łowiłem tylko na morsa. Zacząłem lekko od osłoni. Bo często późną jesienią i wiosną też. I trafia się szczupak, ale raczej jako przyłów. Łowiłem na taką nimfę. Następnym razem pokażę, jak ona pracuje, bo będzie dość ciekawie zresztą. No ale dzisiaj akurat na tą nimfę nic nie brało. Więc to było tylko tak dodatkowo. Koniówkę prawie zawsze mam ze sobą nad wodą, bo zaczynam próbować, czy o konie coś gryzły, czy nie. Następnie to już jest, ta druga wędka to jest typowo ciężka, sandaczowo-szczupakowa, ona bardzo silna, jest bardzo duży ciężar wyrzutu. No. Był w ruchu dzisiaj glider od Sawarza. No. Próbowałem im cokolwiek wydłuwać z tej wody. Siemka, lodziska. No. No niestety, dzisiaj on nie zdał egzaminu. Choć czasami potrafi na niego coś porządnego przypastrygować. Brałem też, jak pokazane będzie w filmiku późniejszym,
Znaczy ten, który miałem ze sportowej kamerki nakręcony. Aha, to mówiłem na... O, tu jeszcze kawałek do zbrojki jest. Próbowałem na tego okonka gumowego od Jacksona, ale nic. Próbowałem na tą gumkę. Też akurat nic, więc zdecydowałem się spróbować na coś większego. Obrzucałem miejsca, gdzie standardowo, gdzie no, byłem 100% pewien, że jestem, że tam szczupak siedzi. No w tej chwili akurat nie brało nic. Znowu egzamin zdała mi blaszka Morse. No bez rewelacji, jakieś tam, ale dwa małe jakieś pistoleciki uderzyły. No szkoda, że nie sfilmowałem, ale z tego względu, że kamerka, moja ta bateria, ona jest praktycznie na wyczerpania, ona naładowana pełna mi trzyma 40 minut, to na 2 godziny łowienia mówię, nie będę tego, bo myślałem, że może coś porządnego się trafi, żeby pokazać jakiś hol czy tak dalej. No ale w tej chwili to nie jest istotne. Także według mnie, jeżeli będą cieplejsze dni i będzie widać, jak drobnica chodzi gdzieś bliżej brzegu, gdzie ta ryba się kręci, to i szczypak przyjdzie pewnie na żer jeszcze bliżej brzegu, a tym bardziej, że akurat w tej wodzie są gwałtowne uskoki w dół. Parę metrów, 3-4 metry, już na 2 metry opada, taki stopień, to jest stara kopalnia Wapnia. Nie Wapnia, przepraszam, to jest żwirownia, stary. Kiedyś jak słychać, obok autostrada idzie, tu budowano kiedyś autostradę i tu wydobywano żwir. I teraz jest takie 5-hektarowe jezioro, no to dość rybne zresztą. Także tutaj są takie spady do dołu, idą coraz niżej, to jest dość głębokie jezioro, nie powiem, że nie. No to trochę trudniej tą rybę namierzyć, ale nie jest to niemożliwe. Zresztą przyjadę tu jeszcze raz, no ten tydzień może nie, bo mam nocki, także po nocy przyjdę, będę spał. Także raczej te dni będą raczej cięższe, ale no już sobota, niedziela na pewno przyjadę, to wezmę jakieś cięższe blachy, cięższe gumy, dalekie wyrzuty, w strefę przydenną będę obrzucał. Może akurat coś takiego ciekawego. No zobaczę jeszcze, jaka pogoda też będzie, bo jak dobrze przymrozi, ryby nie będzie widać, no to będę szukał na pewno daleko i głęboko. Dzisiaj tego nie robiłem. Także tak to wygląda. No nie mogę się pochwalić czymś takim się efektownym. No niestety, to jest wędkarstwo. Sam tytuł mojego kanału to wędkarstwo bez tajemnic, więc nie będę ściemniał, że ja tutaj mi się urwał jakiś tam 500 kilo. No po prostu, no nic konkretnego dzisiaj nie złapałem, no, albo nie żerował. Albo akurat nie miał chęci na to, co ja mu serwowałem. Może nie ta praca, bo to różnie w życiu bywa. Zresztą kto wie, co danego dnia rybie może podpasować. Są takie dni, że okoń na przykład, nie przymierzając, on będzie brał tylko z gruntu. Będziesz, jak to trokiem się nieraz ciąga czy coś, i on siedzi przy dnie i on tam będzie brał. A ogólnie innego dnia on będzie brał tylko w toni. No zresztą latem, jeżeli chodzi o dużo konie, to głównie łowię jest toni. W każdym razie nie to miałem na myśli. Chodzi o to, że no nie ryba, nie zawsze każdego dnia. Ja miałem za mało czasu, no, żeby wszystko wypróbować, co ja tutaj mam. Te wszystkie gumy i nie gumy, blachy mam tutaj jeszcze schowany cały zestaw blach tego wszystkiego. To jest pudełko tylko takie podręczne w kieszeń, które noszę i idę sobie wzdłuż wody, bo nie ciągam całego majdanu, tylko tam parę rzeczy w kieszeń i sobie idę, jakąś kamerkę na głowę i mi to wystarczy w zupełności. Także, no jak wiadomo, jednego dnia bierze na to, drugiego na tamto, nieraz bierze, jak jest ryba dość aktywna, no to praktycznie weźmie prawie na większość przynęt. Bo jak widzę często pytania, co na szczupaka, co polecacie, co jest najlepsze? No każdy wędkarz poleci to, na co złowił. Ja łowiłem naprawdę w grudniu na Elbląskim kanale w Elblągu, trafiałem ładne szczupaki na małego twisterka. Jeszcze wtedy tak ciągałem częściej bocznym trokiem, na boczny trok, no trafiały mi się naprawdę przyzwoite szczupaki, nawet na małego twisterka w grudniu. Tego samego dnia, jak zobaczyłem, że szczupak bierze, zmieniłem na predatora mansa, też się trafił. Także nie ma jednoznacznego przepisu, że to jest najlepsze, na to bierze, a na co innego nie. Szczupak praktycznie naprawdę jest taka, że bierze na wszystko, co się w wodzie rusza, świeci, wytwarza jakąś falę hydroakustyczną. Po prostu musi coś zadziałać, coś czego tknie, chyba że żeruje i po prostu chce coś zeżreć.
A jak nie, to po prostu musi, trzeba go czymś wkurzyć, czymś zdrażnić, na przykład okoń, no to jest okoniowa, on pewnie i zeżre okonia, ale tak samo okoń jako drapieżnik może mu płoszyć inne ryby, to po prostu go capnie z tego względu, żeby mu nie płoszył innej ryby. No, może być taki powód, może, co nie znaczy, że tak jest na 100%. Ale jest taka, tak samo atakuje szczupak szczupaka, jest kanibalem, ale jak ma co innego, to nie będzie specjalnie wpierdzielał swoich małych, tylko że jak on stoi, przepływa mu jakiś szczupak pod całym nosem, a to jest konkurencja pokarmowa, no to więc na pewno go zaatakuje, no zeżre. Okoń swoje małe też pierdziela przecież, nie? W każdym razie, no tak to wszystko wygląda. Dzisiaj patrzyłem, no próbowałem, no nie, no z 2 godziny, trochę więcej, może byłem jak 2 godziny. No na wszystko, co miałem, to niestety ja w czasu nawet wodni zabraknie, żeby to wszystko wypróbować. No jak widać, jeziorko jest ładne. 5 hektarów, najgłębsze miejsce 10, no około 10 metrów to było. Zresztą patrzyłem na mapę batymetryczną w internecie. No dość ciekawie ułożone, nie powiem, że nie. Już namierzyłem tu miejscówki, gdzie na pewno szczupak jest i z wywiadów też, że tutaj się trafia. Zresztą w jednej sam złapałem, w drugiej też złapałem, tylko że 2 maluchy, no nie dużej głębokości. Także ogólnie, no, brało, nie brało, fajnie jest, pod wodą chwilę posiedziałem. Tak to mniej więcej wygląda. W każdym razie, jeśli chodzi jeszcze raz o przynęty szczupakowe, na danej wodzie, no wszystko zależy od uwarunkowań wody. Co w tej wodzie jest? Jeżeli w tej wodzie jest mnóstwo, jest szczupak i jest mnóstwo okonia, no to jedna z przynęt okoniopodobnych na pewno będzie dobra na niego. No nie wierzę w to, że okonia szczupak nie zeżre, bo zeżre. Każdy o tym dobrze wie. Są płocie, to może jakąś imitację płoci. Można próbować okonie. No oczywiście wszechobecny twister. Bo twister to, no, podejrzewam, że z racji swojej fali hydroakustycznej, którą wytwarza tym ogonem, jest dość prowokujący. Także tak, twistery wszelkiej maści na szczupaka, oczywiście, że tak, większe, mniejsze, no jak mówiłem, łowiłem, nawet trafiały mi się, nie łowiłem specjalnie akurat szczupaka, z tym nie chodziłem, ale trafiałem i to niejednokrotnie, także nie można tego nazwać przypadkiem. Na małe tam 4 do 5 cm małe twistery, które stosowałem na okonia, bo trafiały mi się właśnie w grudniu przy takich przymrozkach, dobrze zmroziło, bo ręce już aż grabiały z zimna, trafiały się i szczupaki. Także praktycznie można próbować na wszystko. Ja ostatnio jednak zacząłem się skłaniać z powrotem ku blachom, z tego względu, że na przestrzeni lat, a łowię ponad 40 lat, ponad i to dobrze, z dobrym hakiem, wielokrotnie, no blachy biły na głowę wszelkie gumy. Mój kolega świętej pamięci Mirek, pojechaliśmy też z blachami na Solnicę koło Elbląga. No ja złowiłem tego dnia 2. Mirek trafił 7 sztuk. Na morsy łowiliśmy, na zwykłe jedynki morsy. A było, bo to był akurat 1 maja, przychodziło spinningistów, mnóstwo było. To był ten czas jeszcze, kiedy no, gumy to było wow, to było coś nowego, to wchodziło dopiero. Nie mieli nic, ani jednego szczupaka. Ja miałem 2, kolega 7. Jednak coś w tym było. Pojechałem innego razu na Solnicę z kolegą takim, też Mirkiem, innym, ale też Mirkiem. Ja na gumy ćwiczyłem. No, byliśmy dobra z 4 godziny albo i lepiej po południu. A nie, ja szczupaka nie złowiłem. Owszem, złowiłem 2 piękne okonie pod wieczór, ale szczupaka żadnego. On ja ze zwykłą blaszką poszedł i szczupaki miał 2. Także, że na coś reagował, na blachy reagował. I powiem, to nie były odosobnione przypadki. Często i gęsto zauważyłem, że właśnie na blachy o wiele lepiej reaguje jak na wszelkiego rodzaju gumy. Co nie znaczy, że zawsze i wszędzie. Oczywiście, że nie. Nie mam tutaj jakiegoś tam jednego zdania na ten temat, że jest tak, a nie inaczej, tylko blachy. Ale ja ostatnio odświeżyłem swoje blachy. Stare blachy, które jeszcze mam sprzed ponad 20 lat. No jednak one pójdą troszeczkę jeszcze w ruch. Oczywiście nie rezygnuję z gum, bo gumy na przykład na szczupaka, na okonia i sandacza, no to jak, przynajmniej jak u mnie to jest podstawa guma, no na nocnego sandacza jeszcze, no i boblery, małe boblery na okonka, rzadziej, wolę swoje gumki, ale używam też czasami boblerów, bo są okresy, kiedy dobrze się sprawdzają. No i dobry boblerek na noc, nocą na sandacza i tak dalej. Zresztą jeszcze zrobimy filmik o sandaczach, także pogadamy sobie i na ten temat.
Także myślę, że ja wrócę jeszcze na jakiś czas. Większość będę jednak maltretował te wody blachami. No, oczywiście będę zmieniał co jakiś czas, czy to slajderka, czy jakieś fajne gumki. Popróbujemy tym, no połowień z opadu, bo łowisz sandacza z opadu, częstym przyłowem jest szczupak, także będziemy próbowali jeszcze wszystkiego. Zobaczymy co dalej, rozpatrujemy. No ja tych wód akurat, jak mówiłem wcześniej w jednym filmie, no nie znam jeszcze. Na tym jeziorem dopiero jestem, chcę tu przyjeżdżać w tej jesieni. Ile ludzi, tyle różnych opinii na temat jeziora. Bierze, nie bierze, a ryba jest, a nie ma. No stwierdzam, że jest. Okonie, sandacze, szczupaki mniej, ale też są. Zresztą no, z tego jeziora, z ostatniego filmiku, ten szczupak, no nie chlubię, że trochę zmaltretowany był, zresztą nie przeze mnie, bo po prostu koledze się wyślizną, no ale to w tej chwili nieistotne, wrócił i sobie żyje. W tym miejscu akurat był wydobyty. Także proste, no szczupaki są, są. Tylko trzeba je szukać, no jezioro dość spore, bardzo głębokie, no trochę trudniejsze jest to szukanie ich, niemniej jednak znaleźć się można. Dobra, no będziemy na tyle chyba kończyć. Jeżeli ktoś na rybach, to pozdrawiam, zresztą już jak będzie film wyemitowany, akurat będą ludzie nad wodą, także dla wszystkich pozdrowionka, dla wszystkich wędkarzy, wszystkich kolegów, młodszych, starszych, wszystkich znajomych z Face'a pozdrawiam. Najlepszego, ja na dzień dzisiejszy muszę kończyć, no ale przykro mi z wody opuszczać, ale no, do pracy trudno, rodacy. Dobra, na razie pozdrowionka, trzymajcie się cieplutko ludziska, do następnego.